Potrzebuję was dzisiaj. Potrzebuję współpracy z wami. Już jakiś czas temu przeszedłem ten okres, żeby cieszyć się sam przed sobą tym, że powiedziałem dobre kazanie. Potrzebuję was. Kochani, wyjmijcie Biblię, które macie. Ci z was, którzy mają papierowe, wyjmijcie papierowe. Ci z was, którzy korzystacie z telefonów, z aplikacji, otwórzcie aplikację. W tym wypadku nie. Teraz poproszę jedną osobę z was, żebyście przeczytali pewien fragment. Otwórzcie Biblię na drugiej księdze Tutenchamona na 4 rozdziale. Tutenchamona, 2 księga, 4 rozdział. Czytacie słowo? Ja na poważnie. Kochani, tu nie chodzi o to, że teraz wyszedł Korgol na środek i jak nauczyciel będzie rozliczał z odrabiania prac domowych. Pytam was na poważnie, czy czytacie słowo, czy w swoim dniu, w swoim życiu znajdujecie czas na to, żeby czytać Biblię. I teraz pamiętajcie, całe niebo i całe piekło z naprawdę. Ręka do góry. Kto czytał słowo w ciągu ostatnich 3 dni? Ręka do góry, kto czytał w ciągu ostatnich 7 dni? Ręka do góry, kto czytał w ciągu 14 dni? Chciałbym prosić 3 osoby chętne. Jak nie będzie chętnych, to poproszę kogoś. Aby przyszły na środek, te, które korzystają z papierowych Biblii, aby przyszły tutaj w kilku zdaniach, bardzo zwięźle, wyszły na środek, pokazały swoje Biblie i powiedziały, w jaki sposób z nich korzystają. Kto chętny? 3 osoby. No chciałbym, żeby coś, chciałbym papierowe Biblie. Kochani, mówimy o naszej codzienności. Pokaż, słuchajcie, żeby słowa nie były teoretyczne, żeby one zostawiały ślad. Mówiliśmy też o pewnej formie warsztatów, tak? Podziel się, jak podchodzisz do tego, jak podchodzisz do tej książki, co z niej bierzesz, czego w niej szukasz, jak do tego wracasz. To są ważne rzeczy. To, jak to zrobisz, może zbudować innych. Jeśli zobaczysz, że ktoś inny robi to może w bardziej optymalny sposób, zdobędziesz praktyczną informację. Wiecie, wielokrotnie mówię, nie czytamy Biblii na akord, nie robimy takich rzeczy, ale w ogóle czego w niej szukasz? No chodźcie. Ja wyjdę, powiem tak, ja nie mam papieru. Weź mikrofon. Dobrze. Ja mam w telefonie. Dobrze. Powiedz, jak korzystasz z Biblii? Jakby? Wstaję rano, codziennie. Dziękuję Bogu za spokojną noc. Idę na dół, odpalam i powiem wam, że czytam 2 wersety. Czytam ten wczorajszy, który czytałem wczoraj, i ten dzisiejszy nowy. I tak robię codziennie. Czytam ten wczorajszy, który czytałem wczoraj, ostatni, i dzisiejszy nowy. I zastanawiam się nad tym, zanim nie wyjdę do pracy, mam parę minut, co z tego wziąć, o co chodziło, co tak naprawdę jest tutaj zawarte i jak z tego realnie codziennie korzystać. Jaka tu jest prawda do mojego życia i tak ogólnie, gdzie mogę ludziom coś przekazać. Tak, korzystam codziennie z Pisma Świętego. Codziennie rano czytam i rozmyślam nad tym, co tam jest. Amen. Dziękuję, Mariusz. Chodź, Adam. I 3. osoba z papierową Biblią, poproszę. Znaczy nie mam papierowej, ale dobrze. Mam akurat zdjęcie. Raz, raz. Otwieram Biblię i zatrzymuję się na jakimś takim nie bardzo zrozumiałym kawałku. Zaznaczam go, ewentualnie robię sobie zdjęcie w komórkę.
czytam ten fragment. Zostawiam to na biurko otwarte, biorę plecak, jadę w pociąg, wracam z ewangelizacji, wchodzę z plecakiem, włączam lampkę i ten sam werset czytam ponownie. Wstaję rano, jak dalej jest mi tak do końca niezrozumiały, wstaję rano, znowu ten werset czytam, no powiedzmy znowu biorę plecak, jadę, wracam i znowu czytam ten werset. I to trwa czasami tydzień. I powiedzmy po tygodniu wracam z plecakiem, włączam lampkę, czytam ten sam werset i wow, to o to chodziło. Okej. I tak sobie to wersetami wpajam w głowę. Dzięki, Adam. Chodź, Tomek. Ja mam Biblię w głowie. I czekam, aż mi się przypomni jakiś werset, jakaś sytuacja, która gdzieś tam wyciągnie ten werset z mojej głowy, a później sobie właśnie otwieram, bo zwykle pamiętam jakiś fragment tylko, zdania. No i czytam kontekst i tam wokół tego tak sobie mazię, co nie? Na czerwono, no to niedobrze. Na niebiesko Słuchajcie. To jest coś istotnego. Słuchajcie tego. I sobie robię notatki tutaj w ogóle, bo te myśli w ogóle, one są tylko przez chwilę. Muszę zanotować. I coraz więcej mam tych takich komentarzy swoich, znaczy ducha. I... No i co? I jeszcze jest ważna kwestia skupienia. Jestem w życiu skupiony na niewielu rzeczach. Zwykle na jednej albo na trzech góra. I patrzę, jak słowo, co słowo mówi o tym, na czym jestem skupiony. Dzięki, Tomek. Amen. Kochani, o to was chciałem zapytać. Jak podchodzicie do tej książki? Tomek ma kolory, czerwony i niebieski. Ja mam inny system zaznaczania. Ja mam rzeczy, które mają kwadraciki, które mają podwójne wykrzykniki zamalowane, które mają wykrzykniki niezamalowane. Każda istotna informacja ma notatkę. Ja do tego wracam, ja sobie notuję. Pierwsza moja Biblia była zamazana długopisem. Później stwierdziłem, że moje objawienia się poszerzają, długopisu nie mogę zmazać. Więc zacząłem mazać ołówkiem, wracać do niej. Ale dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Znam ludzi, którzy mówią, przeczytałem w tym roku 3 razy Biblię. I się cieszą, bo tak ich nauczyli. Rozmawiam z nim, nic nie czai. Czai, wiecie co? Fakty historyczne. Opowiada o faktach historycznych, nie? Ja nie szukam faktów historycznych w mojej Biblii. Bo to jest w ogóle ważne, żeby sobie zadać pytanie, czego szukasz, w ogóle co chcesz wziąć z tej książki? Po co ty ją bierzesz do ręki? Takie, wiecie, proste, ale w ogóle odpowiadajmy sobie na takie pytania. Bo kazali? Bo każdy chrześcijanin powinien znać, ale dlaczego? Żeby nie czuć się poniżony, jak ktoś zapyta, czy zna ten werset? Ja szukam przede wszystkim 3 rzeczy. Pierwsza to są obietnice Boże. Drugie to są zasady Boże. A trzecia to jest prawda o mnie. To są 3 informacje, których przede wszystkim szukam w Biblii. Obietnic Bożych, dlatego że uświadomiłem sobie, że to jest mój skarb. Uświadomiłem sobie, że one są jak tlen, że niejednokrotnie, a jeśli chcemy tak żyć, jak dzisiaj mówiliśmy, jeśli chcemy wychodzić na front, niejednokrotnie nie będziemy mieli nic innego niż obietnice, nic innego, nic, tylko obietnice. I tutaj stanie kluczowe pytanie, czy tobie to wystarczy, bo jak ci nie wystarczy, to się zawiniesz. Będziesz się bać wtedy, bo ci obietnica nie wystarczy, bo jest napór okoliczności, jest spiętrzenie, tunel się zwężył, nagle czujesz się, że w szczelinie jesteś. To tylko okoliczności. Czy obietnica ci wystarczy? To jest ważne. Ja sobie każdą obietnicę wypisuję odpowiednio. Ja do nich wracam. Ja się w nich przeglądam. Dlaczego? Bo zrozumiałem, że ja muszę mieć zbudowany kręgosłup. I że wiele razy będę miał tylko słowo.
zasad Bożych. Dlaczego? Zasady Boże są instrukcją przepływu życia. Jak przepływa życie? No, mówimy o tym, tak? Jezus jest życiem. Możemy to proklamować, ale chodzi o to, żeby w naszym życiu i w naszym otoczeniu był przepływ życia stały. Możemy mówić, że z wnętrza naszego popłyną rzeki wody żywej, tak? Możemy to wszystko proklamować, ale musimy wiedzieć, jak to się ma odbyć. Więc zasady Boże my musimy znać. Ja ich szukam. Szukam. Nie każde zdanie w tej książce jest tak samo ważne. Trzeba kopać. Kopać w tej Biblii, kopać, mazać. I prawdy o mnie, bo kiedy patrzysz na Słowo, kiedy patrzysz na Jezusa i naprawdę przeżywasz to coraz bardziej, że żyjesz już nie ty, ale żyje w tobie Chrystus. Rozpoznajesz prawdę o sobie. Rozpoznajesz prawdę, jak przez to życie przechodzić. Patrzysz na Jego charakter, patrzysz na Jego poglądy, patrzysz na to, co On mówił. Jest to jakiś wyznacznik dla ciebie, jakiś kierunek, jakaś informacja o tobie. To wszystko gdzieś dopiero jakby wyposaża nas do tego, żebyśmy żyli i szli dalej. Dzisiaj chcę powiedzieć o tej pierwszej rzeczy, o obietnicach. Chcę, żebyśmy trochę poruszyli praktycznych przykładów. Wiecie, bo ja widzę to, że jak okoliczności przychodzą trudne, a one przychodzą, to ja widzę, kto nie zna obietnic i nimi nie żyje. Wiecie co? Bo czuć smród lęku, naprawdę. Lęk śmierdzi. To widać. To widać. Wszyscy jakoś rośniemy w przeżywaniu tego, ale widać, jak na pierwszy rzut widać, kto nie żyje obietnicami. I teraz masz takie pytanie, jeśli Królestwo Boże nie jest z tego świata. Jesteśmy tutaj, jesteśmy misjonarzami i rozwalamy system, który tutaj jest. Tak? To my musimy być świadomi w ogóle, co jest nam obiecane, co jest nasze, w ramach czego my się poruszamy. No bo inaczej to co? To po prostu tak walimy na rybę, tak? Albo mnie zmiotą, albo ja ich zmiotę. Nie chcę tak żyć. Nie idę tak, że albo ja diabła zabiję, albo mnie. Zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie. Chcę wam najpierw przytoczyć trochę słowa i pokazać właśnie, jak można w prosty sposób połączyć sobie pewne informacje i zastanowić się w ogóle nad swoją pozycją, bo to jest bardzo ważne. Pierwsze, Księga Jozuego, 21 werset, 43-45. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać im ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. To jedno zdanie wziąć przed oczami. Wyrysować sobie w ogóle. I już się zmienia perspektywa. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi, o ja nie wiem, ale ty nie wiesz, przez co ja przechodzę, zobacz jaka akumulacja, nie wiem o co chodzi. O co chodzi, to było stare przymierze. Zobaczcie, jesteśmy w starym przymierzu. W przymierzu, którym było coś za coś. Bo tak ono działało. Oni się potykali, oni mogli przejść szybciej, ale Pan swoje zrobił. Co jest napisane? Dał całą tę ziemię tak, jak przysiągł. Dał. Objęli ją w posiadanie, zamieszkali w niej, tak? Wydał wszystkich nieprzyjaciół w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica. To jedno zdanie. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Zatrzymujecie się w takich miejscach, to znaczy, że wszystkie? Wszystkie obietnice spełniły się. W Starym Przymierzu. Krnąbrnemu Izraelowi, który tylko jak miał możliwość, odwracał się i robił jakiegoś bałwana. Ale Pan zawarł z nimi przymierze i dochował swego. Dotrzymał. Jeśli by teraz każdy człowiek wydrukował sobie to zdanie, patrzył na nie w łazience, w kuchni, każdy, kto potrzebuje, oglądał je z każdej strony, tak? Zmieni się całkowicie
twoje myślenie. Dlaczego ja o tym mówię? Coś wam powiem, bo to dzisiaj padało. Artur mówi z perspektywy wyobraźni. Nie wiem, czy wiecie, w ciągu jednej sekundy przez nasz mózg przechodzi 11 milionów bitów. Zgadnijcie, ile z nich zatrzymuje się na etapie świadomości. Z 11 milionów. 50 bitów. Ty musisz przekierować swój umysł. Jeśli ty nie patrzysz na obietnice, jeśli ty w ogóle nie myślisz o nich, nie rozpoznajesz ich, to ty w życiu nie będziesz ich widział. Nie będziesz o nich myśleć. Będziesz widzieć okoliczności, które się spiętrzają, bo tak działa twój mózg. On tych rzeczy szuka. Zobaczcie, jak to jest nagle. Kobieta zaczyna być w ciąży, widzi wszystkich ludzi w ciąży, wszystkie wózki widzi, sklepy z dziećmi, tak? Nie wiem, jechałeś tutaj dzisiaj, zakładam, nie widziałeś na przykład Forda Mustanga, ale jakbym ci powiedział teraz, masz 300 tysięcy, tak? I kup Forda Mustanga, wracasz 20 kilometrów do domu, widzisz 3, bo o tym myślisz. Nie przybyło Fordów, Mustangów. Ty je zaczynasz widzieć. Ludzie pytają, dlaczego? Ten to ma tak, że on codziennie może się o kogoś pomodlić, o nim ogłosić Ewangelię, bo myśli o tym. Idzi i widzi człowieka w potrzebie. Oni są, tylko ty ich nie widzisz, bo ty myślisz o zupełnie innej rzeczy. Bo to się z podświadomości nie przebija ten człowiek. W świadomości masz problem, mam problem, który musi rozwiązać. To okoliczności, to i nie widzisz kupę rzeczy, które jest. I jak na obietnicę nie przekierujemy naszych oczu, to będzie fikcja. To będzie znowu, fajne kazanie, Michał, powiedziałeś, super, weszło, do 18. Bo o 18 zaczną jakieś okoliczności, poniedziałek zacznie pukać. Spotkania poniedziałkowe, wyzwania poniedziałkowe zaczną pukać. I już kurz opadł, który był zesłany. To nie o to chodzi, to trzeba przekierować. Dlatego to, co powiedziałem na początku. Przecież jeśli ty sobie pozaznaczasz tę obietnicę, nie wiem, jaki masz system, nie ma jednego idealnego, ale musi być twój, to ty w mgnieniu oka otworzysz tą książkę i wyciągniesz słowo, które cię postawi do pionu w 2 minuty. W 2 minuty. Nie będziesz czytał, to znowu zacznę od pierwszej księgi Mojżeszowej, od pierwszego rozdziału będę czytał. Nie. Pójdziesz tam, gdzie jest twoja potrzeba teraz. Pójdziesz tam, gdzie masz swój front i wyciągniesz tą informację, bo to jest instrukcja, jak żyć i jak zwyciężać. A w którymś momencie już będziesz wiedział w ciemno, jak wygląda ta kartka twoja zapisana, jakie tam masz komentarze i wszystko, tam gdzie zrobiłeś tą swoją, tam gdzie zaznaczyłeś sobie tą obietnicę, zjesz ją i będziesz ją widział wcześniej. Okoliczności będą chciały na ciebie krzyczeć, ale ty będziesz widział obietnicę, będziesz widział słowo. I teraz zobaczcie, wracam do historii. Tu było stare przymierze, krnąbny Izrael, tak? A, jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, żeby wam potwierdzić. Niestety nie mam filmiku, żeby to zrobić, ale w czwartek, w piątek byłem na konferencji niechrześcijańskiej, zawodowej. 400 osób, wykwalifikowanych osób. I psycholog biznesu powiedział tak. Słuchajcie, wyświetlę wam teraz film. Tam będzie sztuczka karciana. Skoncentrujcie się proszę na rękach. I powiedzcie mi później, w którym momencie była podłożona karta. Siedzi 400 nieprzypadkowych osób. Każdy się poprawia w siodle. No to ja na pewno to zobaczę. Ja jestem bystrzakiem. Facet puszcza. Ja się nie kapnąłem, patrzę na te ręce, szukam. Za chwilę mówi, zauważyliście coś? Cisza. Ktoś chce coś powiedzieć? Nie. Puszcza ten sam filmik. W ogóle, czy coś zauważyliście? Z perspektywy kamery, która była ułożona 3 metry dalej. W czasie, gdy wszyscy patrzyli na ręce, facet zmienił bluzkę, kobieta zmieniła bluzkę, zmienili obrus i zmienili tło. I nikt tego nie zobaczył. Nikt tego nie zobaczył, bo rozmawialiśmy później w kuluarach. Jedna była osoba, która się przyznała, że chyba się kobieta zmieniła, że coś rzuciła do sąsiada. 400 osób, wszyscy wpatrzeni w ręce, tak działa mózg. Dlatego jeśli my nie będziemy zaznaczali obietnic, jeśli my nie będziemy zaznaczali sobie zasad Bożych, jeśli my nie będziemy zaznaczali tych rzeczy, które są istotne, no to po prostu sobie będziemy czytać krzyżaków. Czasem. I jak będziemy mieli wyrzuty sumienia, to znowu zaczniemy od początku i znowu od początku i znowu od początku. I najbardziej będzie wyświechtane te pierwsze 6 rozdziałów Ewangelii Mateusza i pierwszej Księgi Rodzaju. W zależności, czy ktoś czyta stary czy nowy, kiedy
kiedy wyrzuty sumienia są największe. Dobra, ale wracamy do tego, bo to jest istotne. Chcę was przez to przeprowadzić. Tam czytałem Księgę Jozuego. Teraz Hebrajczyków 8:6-13. Teraz zaś, to o Chrystusie, objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które zostało ustanowione w oparciu o lepsze obietnice. Zatrzymaj się na chwilę. Tam ci byli krnąbrni, dowiózł Bóg każdą obietnicę. Spełniły się wszystkie. Tu czytasz, że Jezus jest pośrednikiem lepszego przymierza, opartego na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich, czyli widząc ich krnąbrność, mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ich ujął za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie jest zaś przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. I teraz, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Bóg wyciągnął wnioski z przymierza, które miał z człowiekiem. Zobaczył, że człowiek jednak upada bardziej niż zakładał. Tam był moment, że oni przez te dokładnie chyba 33 lata ciołali się tam po tej pustyni, co mogli przejść zdecydowanie wcześniej. Ale tu mówi, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a błędów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione. A co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. W tych rzeczy trzeba się zanurzyć. Trzeba porozważać. Wracając do tego pierwszego. Tam dowiózł każdą obietnicę. Każdą. Teraz są lepsze obietnice. Inaczej patrzy na mnie, niż na Żyda ze Starego Przymierza. Inaczej patrzy. Mam lepszą pozycję. Zobaczcie, potwierdzenie tego. 2 Tymoteusza 2,13. Paweł mówi do Tymoteusza tak. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny. Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Tu już nie ma coś za coś. Nasza pozycja jest turbo wyższa i turbo lepsza. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. On zawarł z nami przymierze wieczne. Zobacz, żaden twój zły uczynek, żadna twoja pomyłka, żaden twój błąd nie jest w stanie unieważnić wiecznego przymierza, które masz zawarte z Bogiem. Nie są w stanie tego zrobić. Ludzie często mówią, a jak się pomylę, to co z tego? Czują się bezpiecznie w tym, co sprawdzone. A jak się pomylę, wiesz, nie wiadomo. No i co z tego, że się pomylisz w ogóle? Kręcą cię przygody z Bogiem? Kręci cię w ogóle nowe w życiu? Potwierdzenie tego Ezdrasza 37:26. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Pokój mamy z Bogiem. Będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. Mamy lepsze przymierze, oparte na lepszych obietnicach. Ale teraz wróć do starego na chwilę. Żeby sobie to wszystko poskładać. Pierwsza Księga Mojżeszowa 24:1. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. To gorsze przymierze. Rozumiecie? Jakie mamy? Błogosławił we wszystkim. We wszystkim. We wszystkim. I teraz co mamy dać? Dobrze. Ale to Abraham. On był ojcem wiary, wiesz. To był Abraham. Dobrze. To Galacjan 3:14 poproszę. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie.
W Chrystusie Jezusie to, że Bóg błogosławił Abrahamowi we wszystkim, przeszło na ciebie. I dla potwierdzenia 2 Koryntian 1, 19-20. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo Boże obietnice, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. To jest wstęp do tego, żeby w życiu czytać obietnice Boże. Bo jak ty podchodzisz do tej obietnicy, to musisz być pewien, jakie ty masz przymierze z Bogiem. Ty musisz być pewien, że ta obietnica jest o tobie. Że ona jest dla ciebie i że ona w Chrystusie Jezusie ma dla ciebie swoje tak. To nie jest coś zewnętrznego. Ty musisz tą informację zjeść i się jej uchwycić, bo tak jak powiedziałem na początku, wielokrotnie, nie będzie nic innego, tylko to słowo. I będzie się decydować to, jak do niego podejdziesz. Jaką mu realnie nadasz rangę. Bo ty nie przeżyjesz życia wiarą Artura Cerońskiego. Ty przeżyjesz życie swoją wiarą. Tak jak ją zbudujesz. I tak jak na ile uznasz, że to zdanie w tej książce, które sobie tutaj maluję, pogrubiam, stawiam, wypisuję cokolwiek, jest największe w tej sprawie. Jest prawdą o mnie. Że każde błogosławieństwo z tej książki ma dla mnie swoje tak w Chrystusie Jezusie. Nieważne, czy po ludzku myślę, że upadłem już poniżej dna, że w jądrze ziemi jestem, bo już się niżej nie da w ogóle wpaść. Jest obietnica. Więc trzeba się czuć bezpiecznie w niej. Trzeba te rzeczy zgłębiać. I chcę, żebyśmy sobie przeszli dzisiaj. Ja wam dam parę przykładów. To nie jest nic nowego. Zakładam, że to jest... Ja wam dzielę się też swoim podejściem do życia. Bo ja jestem wielokrotnie w takiej sytuacji, że nie mam nic innego poza obietnicą. I muszę teraz zdecydować. Czy wierzę w tą obietnicę? Idę spać, jest mi dobrze i się wysypiam w ogóle. I naprawdę zastanawiam się, czy jak będzie jutro rano smakował bunc z sałatą, którym ostatnio się zajadam. Tak. Czy będę piętrzył w głowie wizję, które próbują przychodzić i coś pokazywać. Naprawdę. Czy to słowo realnie ma wartość? Zobacz, przejdę przez... Bo my musimy tę obietnicę znać, zrozum, że teraz był wstęp jako takie położenie, ale teraz, jeśli my się mamy skutecznie poruszać, to my musimy znać obietnicę, bo to jak tlen dla nas. No, ludzie tu oddychają tlenem, no my musimy, no tym tlenem jest obietnica, no bo czym my oddychamy? Czym? Czym? Wiadomościami? O 19.30 przekażę taką informację, to będzie dobrze. No nie tym żyjemy. Żyjemy według informacji z tego, które zjadamy. Pracujesz i ci nie starcza na wszystko. No pracujesz, no przecież kurczę, staram się, nie? Poszedłem do roboty. Staram się, pracuję. Nie starcza mi. Narzekam. Stresuję się. Frustruję się. To jest pierwsze w życiu większości ludzi. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który powiedział mi, że zmagam się z takim problemem, że mi nie starcza, żebym powiedział, ale wiesz co, ale mam taką obietnicę. I zacznie mi recytować. Tylko przede wszystkim zaczyna mi narzekać, jakie są sytuacje. Dobrze, to już wiemy. Już po pierwszym zdaniu, po twojej minie już to widać. Dobrze, wiemy, tak? I co teraz? Ciekawy jestem, co teraz? Jak podchodzimy do tego tematu? I wtedy najczęściej jest, że to praca nie od Boga. To praca nie od Boga, wiesz. Przecież wiesz, ja jestem królem, nie? Praca nie od Boga, wiesz? A może byś tak stanął na obietnicach? Kilka przykładów. 5 Mojżeszowa 16:15, 5 Mojżeszowa 28:18, 5 Mojżeszowa 39. Jak czytasz tą Biblię, to nie zgubisz, bo jak nawet jak raz przeoczysz, to się potkniesz za drugim albo za trzecim razem. Jest taka mowa, że Pan błogosławi dzieło rąk twoich. Czy idziesz do tej pracy? Idziesz. Masz świadomości okoliczności. Nie starcza mi. Nie spina mi się. Bierzesz swoje piękne rękawki, tak? Ach, uwielbiam Cię, mój Panie. Idę do mojej roboty. Dziękuję Ci, że błogosławisz dzieło rąk moich. Ta sama praca, ale inne podejście. Na to wyznanie spłynie moc.
na to wyznanie. Nie wiem, co się wydarzy, bo to nie ma schematu. Czy ci szef da podwyżkę, czy zobaczysz otwarte drzwi, które były zamknięte, czy coś się innego zadzieje, ale dopóki będziesz narzekać daleko od obietnicy, to możesz klepać, że jesteś dzieckiem Bożym. Będzie ci brakowało non-stop. Musisz stanąć, błogosławisz dzieło rąk moich. I widzisz te święte ręce, i widzisz tą prawdę. I widzisz, jak przepływa życie przez to. Ja stoję na tym słowie, a twoja obietnica ma dla mnie swoje tak. Nie zgadzam się na puste przebiegi. Nie zgadzam się na bezproduktywność. Błogosławisz dzieło tych rąk. Zrób tak raz, zobaczysz, co się wydarzy. Ale możesz inne słowo wziąć, bo są tego tysiące. Tylko trzeba szukać. Idziesz do pracy? Myśli, nie starczy, nie starczy, nie starczy. Dziękuję Ci, Panie, że praca sprawiedliwego wystarcza na życie. Przypowieści Salomona 10:16. Pogrubione? Jak zmagasz się z tym, to powinieneś tam mieć 100 gwiazdek przy tym. Praca, jestem sprawiedliwy, jestem w Chrystusie Jezusie. Moja praca wystarcza na życie. Zacznij od proklamacji. Buduj swoją wiarę. Zobaczysz, co się wydarzy. Inny przykład. Idź, Ewangelia Mateusza 24. Idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. Kto ci płaci? Idę do winnicy, a ty mi, Panie, płacisz. Co się należy? Co się należy? Przecież to jest... Mamy pokój z Bogiem, mamy z Nim przymierze. On to powiedział, to jest obietnica. Ja nie pukam o to, czy zasłużyłem na to. Ja na tym staję. Wiesz, jak staje? Jak trzeba, to roszczeniowo. To, co się należy. Zmienia się perspektywa. Zobaczcie, wtedy człowiek jest w stanie zobaczyć w ogóle ruch, który jest wywołany w tej przestrzeni. Tak jak powiedziałem, my nie zamkniemy tego w katalogu, że to będzie katalog, że on zawsze będzie taki sam. Bo człowiek ma swoją koncepcję, że właśnie przyjdzie szef, da podwyżkę. Nie wiem. Ale coś się zadzieje na pewno, bo Bóg nie jest kłamcą. W Starym Przymierzu, krnąbrnemu Izraelowi, gdzie było coś za coś, dowiózł każdą obietnicę. Powiedział, z tym nowym pokoleniem będzie już inaczej. Będę dla nich łaskawy, grzechów ich nie wspomnę. Tamtym wspominał. Na mnie wspomina. Ale też jest na przykład, z drugiej perspektywy wam pokażę. Bo też są ludzie, którzy właśnie uciekają w stronę hiperłaski. Znajdą sobie słowo i na przykład, o, daremnie wczesno rano wstajecie, późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Psalm 127:2. Oczywiście, że to jest prawda. Tylko całe pismo jest spójne. Tak? Jeśli łaska jest łaską pracującą, jeśli współdziała z nami Bóg ku dobremu, współdziała z nami, tak? A nasza wiara bez uczynków jest martwa, czyli nie istnieje, to kiedy wstajemy o 11:30 i mówimy, że generalnie teraz Bóg ma mi błogosławić, żeby ktoś mi kebaba kupił i żeby praca na mnie spadła, bo ja jestem królem, to się okazuje, że tak naprawdę nie ma nic. Nie masz na tego kebaba, bo jesteś leń śmierdzący. Ale kiedy ty rozumiesz te rzeczy i jesteś zaangażowany, i z tą świadomością, dobrze, nie zarzynasz siebie i mówisz, a teraz mnie obdarzasz w nocy, ja idę spać. Bo to jest obietnica. I wiesz, że obudząc się rano, będziesz ubogacony. Masz na przykład permanentny problem z tym, że wydaje ci się, że Bóg jest z tobą rozczarowany. Z czego zawodzisz? Nie spełniasz jego oczekiwań. Inni to tak spełniają, szczególnie jak Facebooka odpalisz. Nie? Inni tak spełniają, ale to by się nie udaje generalnie, nie? Pewnie się w ogóle pomylił cię zbawiając, nie? Bo to się zagalopował. Bo ty przecież taki beznadziejny jesteś. Izajasza 54:9-10. Bo tak jest u mnie jak w czasach Noego. Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów.
Jak to znajdziesz? Jak się na tym skoncentrujesz, to już to nie będzie pukało do ciebie ten sam problem. Trzeba tych rzeczy szukać. Trzeba pod takim kątem czytać Biblię. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Przecież my musimy pooglądać naszą pozycję w tym przymierzu. Siebie w ogóle. To w ogóle... I dalej, Jeremiasza 31-34. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Nigdy to nigdy. Nigdy to nigdy. Trzeba się w tych rzeczach zanurzać, kochani. Zobaczcie, ktoś się boi. Odczuwa permanentny lęk. Zaczyna zauważać, że coraz więcej rzeczy go zniewala w życiu. Bo to jest naturalna kolej, nie? I że wchodzi pod jarzmo znowu tego świata. I teraz, kiedy patrzysz na te okoliczności, kiedy widzisz te skutki i nie wrócisz do tych rzeczy, które tutaj są zawarte dla ciebie, które ci mają pomóc, no to będziesz o tym myślał i będziesz się tylko w tym wszystkim nakręcać. Twój stan będzie tylko gorszy. Ale wystarczy przeczytać sobie Rzymian 8, 15, 16. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. To ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie chcę tego rozwijać, ja tydzień temu głosiłem o tym w Białymstoku. Jak chcecie, tam mocno rozwinąłem też to słowo. Duch synostwa to jest totalne przeciwieństwo ducha niewoli. Trzeba to przeżywać, ale trzeba się obejrzeć w tym. Trzeba w ogóle zacząć siebie oglądać w tym. Bo ja zawsze mówię, jak ludzie czytają ten werset, to oni mówią, dziecko Boże jestem, dziecko Boże jestem. To przecież znamy, dziecko Boże, się cieszę, to jest dziecko diabła, jestem dziecko Boże. Tyle z tego wziąłeś? A co ci to daje w praktyce? Co ci daje ta informacja z perspektywy teraz, jak się boisz? Boisz się jutro. Co ci to daje? Poczułeś się troszkę lepiej chwilowo, nie? Jesteś wyżej niż ci tam, o, tam ci wszyscy. Ale to nie zmienia tego, że dalej się boisz. Ale tu jest napisane dużo więcej informacji. Tu jest pokazane w ogóle. Czego nie przeżywasz, jeśli się boisz? Jak się ukierunkować? Na czym stanąć? Co zgłębiać? W czym kopać? Do czego wracać? Jak już masz te notatki, to będziesz wiedział, gdzie wrócić. Lęk to błąd. To grzech. No i pytanie, jak sobie uświadamiasz, że jest błędem, czy stajesz na Rzymian 6:14, albowiem żaden grzech nade mną nie panuje. Czy mówisz, żaden lęk nade mną nie panuje. Czy kiedy trzęsą ci się gacie ze strachu generalnie, ogłaszasz, że żaden lęk nade mną nie panuje. Czy koncentrujesz się, czy ten dzisiejszy lęk jest większy niż ten wczorajszy generalnie? Oj, co to się wydarzy? Nie panuje nade mną lęk. I wracam do tych 11 milionów bitów i tych 50. Jeśli będziesz myślał o tym, że się boisz i będziesz analizować lęk, to będziesz widać tylko wszystkie okoliczności lękowe. Dlatego lęk jest organiczny. A jeśli staniesz na obietnicy, nagle się zmieni perspektywa. Tak, pyk. Jakby ten balonik nadmuchany ktoś szpileczką przekuł. O, jakie fajne kolory, tak jakoś inaczej. Tak milżej dzisiaj. No tak. Bo zaczynasz patrzeć we właściwym kierunku. Izajasza 41. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię. Dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Rozmawiacie z Bogiem przez pryzmat Jego słowa? Albo sami ze sobą w ogóle też? Rozmawiacie? To przymierze jest. I to są obietnice. Ludzie próbują właśnie bezskutecznie walczyć z nałogami. Wiesz, tam, tak wiesz, tak wszystko tak przyjąłem, uzdrowienie przyjąłem, to przyjąłem, a palenia nie umiem rzucić. Ograniczam sobie tam do 4-3. No już wiadomo, że z niewłaściwej strony podchodzi do tematu, nie? Paliłem 20, palę 16. W przyszłym miesiącu będę palił 12. Później 4 i wtedy już rzucę, nie? A może tak, że żaden grzech nie będzie nad tobą panować? Może tak z innej strony trochę do tematu podejść, tak? Że po co ci ten błąd?
Zobaczcie, na przykład inna rzecz. Samotność. Ktoś się zmaga ze samotnością. I to jest na przykład notorycznie. Zwróćcie uwagę, że ludzie próbują walczyć z samotnością w ten sposób, że łączą się w przypadkowe pary. To ma być w ogóle lekarstwo na samotność, tak? Żeby zakryć swoje lęki, żeby zakryć w ogóle swoje deficyty, które mam. Połączę się z kimś w parę. Skutki są opłakane, bo taki przypadkowy związek to nie jest lekarstwo, wiecie. Samotność rodzi się w sercu. W sercu człowieka się rodzi samotność. I rozwiązaniem nie jest przypadkowy związek. Samotność, jeśli rodzi się w sercu, jest związana z nieprzeżywaniem swojej tożsamości przede wszystkim. To jest początek. Reszta jest tylko skutkiem. Czy ktoś jest z kimś, czy ktoś nie jest z kimś i tak dalej. Niezgłębianie swojej tożsamości, nieoglądanie się właśnie w ogóle na temat tego przymierza, tej bliskości, tego, wiecie, tego ojcostwa, tego, to wszystko jest takie zewnętrzne. Mówię o tym na podstawie wielu rozmów też z ludźmi, które gdzieś tam przeprowadzam, jak sobie dotykamy głębiej tematu. To są zewnętrzne, to są intelektualne informacje, często wykute na blachę wersety, ale one są z zewnątrz. To nie ma, że ten człowiek jest jedno z tym, nie? Ja na przykład nie jestem człowiekiem powołanym do tego, żeby żyć bez żony. Ale to nie znaczy, że jakbym był bez żony, to bym był samotny. Ja kocham moją żonę, potrzebuję mojej żony. Ona kocha mnie, potrzebuje mnie. Ale na przykład my sobie swobodnie sobie siadamy i rozmawiamy przy stole, że łatwiej by nam było, jakbyśmy byli sami. I nie mamy żadnego gula, wiecie, nikt się tam po prostu łatwiej. No, dzisiaj bym zdecydował, jadę generalnie głosić, tam robię to, to nie masz całego ogona, nie masz dzieci, nie masz żony, nie masz masy zobowiązań, które trzeba generalnie zrobić. No nie masz tego wszystkiego, tak? A ty... I tu mnie masz. Nie, ale poważnie, bo my sobie rozmawiamy jedno i drugie i nie mamy z tym problemu, ale zdecydowaliśmy się, że razem jest nam dobrze, tak? Tylko chodzi o to, że gdybym był sam, to ja nie byłbym samotny. Nie byłbym samotny, nie? Zobaczcie, bo to trzeba dobrze szukać. Psalm 68,7. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność. Tutaj ten dom na mieszkanie to jest też pewna symbolika. 2 Koryntian 6,16. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Jak możesz być samotny, kiedy masz zbudowaną tą relację i tą tożsamość? Jak? Przeżywasz to? Czy to jest ciągle wiedza? Czy boję się, że coś mi się w życiu stanie, to poszukam jakiegoś wersetu i się nim zasłonię jakby i zobaczę, co będzie. Ale się z nim nie będę identyfikować. Nie podejdę na tyle blisko. Ewangelia Jana 14,18. Nie zostawię was sierotami, przyjdą do was. No i teraz jeśli ktoś mówi, no ale no tak się sieroco czuję, no to... No nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Znowu, jakby zmiana perspektywy. I czasami trzeba przyznać, czyli ja nie doświadczam. Czyli ja coś robię, ale ja nie doświadczam. Muszę zmienić perspektywę. Zaczyna się w ogóle od spojrzenia na to słowo, od jakiejś proklamacji, od uwalniania wiary. Twoja wiara będzie wzrastać. Jest tak, że u niektórych rośnie szybko, u niektórych wolniej, ale trzeba na to patrzeć. Izajasza 62,4. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, gdyż Pan ma w tobie upodobanie. Jak patrzysz w lustro, widzisz rozkosz Pana? Myślisz tak o sobie? Piszesz tak o sobie? Że jesteś rozkoszą. Jak zaczniesz tak patrzeć, przeżywać realnie rzeczy, to gwarantuję ci, że nie będzie samotności. I nie będzie przypadkowych związków, z których później trzeba się ratować. Odrzucenie. Wiecie, to mogą być banały teraz. Ktoś może podejść dwojako. Ktoś może podejść, naprawdę się ukierunkować, a może powiedzieć, no nie, porecytował wersety, przecież ja znam te wersety, nie? No co z tego, że znasz? Jeśli zmagasz się z odrzuceniem, Ewangelia Jana 6,37.
a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Ile razy po grzechu miałeś takie odczucie, że w ogóle jesteś daleko od Boga, nie zasługujesz na Boga, że w ogóle zawiodłeś Go? Ile razy? Nie mówię wtedy, kiedy jesteśmy na uwielbieniu albo w jakimś zbiorowym namaszczeniu, nie? Nie. Ile razy? Nie wyrzucę precz. Bo to się składa wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej. Ktoś wchodzi w nowe rzeczy, pomyli się, cokolwiek zrobił, tak? Ale jest świadomy w ogóle tego, z kim on jest, jaka jest ta jego pozycja. Nie obawia się tego, że nagle zostanie odrzucony. Jozue 1:5. Stare przymierze, mamy lepsze. Tłumaczyłem, bo to warto tak sobie czytać. Jak robię? Czytam w starym, mówię, aha, to było w starym. I oni mieli już to w starym. A ja jestem w nowym. Opartym na lepszych obietnicach w ogóle. A, czy to jest już w ogóle moje, to takie jest tam podstawówka? I jeszcze mam więcej, nie? I Pan mówi do Jozuego, będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Nie odstąpię cię. Ani na chwilkę. Nigdzie. Nigdzie cię nie opuszczę. Gdziekolwiek wleziesz. Psalm 94:14. Bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści. Hebrajczyków 13:5. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Jedno zdanie czasami takie, utkwisz w tym wzrok, zaczniesz patrzeć na te słowa i to wszystko, co ci się wydawało takim wielkim problemem po prostu, nie będzie żadnym problemem. Przecież na te słowa, kiedy my patrzymy na to, wtedy spływa moc. Kiedy człowiek patrzy lękowo, widzi problem, to my, wiecie, jesteśmy... My nie widzimy kupy rozwiązań, która jest dookoła. My tego nie widzimy. One są. Ale to jest tak, jak właśnie te 11 milionów bitów i te 50 bitów, nie? Nie widzisz ich. Ale one są. I teraz, kiedy schodzi moc Boża, tak, to te wszystkie lewe mury, te warownie, zostają rozwalone. Nagle, I to. Mega mi się podobało, jak złożyłaś świadectwo w ogóle o swoich finansach, jak poszłaś po prostu. Jak zaczęłaś robić. Rozwiązań jest dużo. Tylko każdy z nas musi zdecydować, co my widzimy, nie? I przede wszystkim w ogóle, zobacz, w tej całej sytuacji, na przykład może masz tak, że borykasz się z czymś, wielokrotnie ci się nie udaje, masz takie doświadczenia już przez ileś lat. I teraz czytasz tą Biblię, czy ty jeszcze w ogóle wierzysz w to, że Bóg cię zaakceptował? Czy po swoich tam 150 porażkach już traktujesz, że to jest, bo tak religia powstaje? Czy jeszcze w to wierzysz? Ale On mnie zaakceptował. Nie jestem gorszy sort. Zaakceptował mnie. Taki, jaki jestem. I uznał mnie za godnego. Przecież to w sekundę może zmienić perspektywę. W sekundę. Właśnie czy rozważasz to, że On cię nigdy nie opuści, nawet kiedy się pomylisz. Pomylisz się, On cię nie opuści. Bo często my myślimy trochę jak w Starym Przymierzu. To coś za coś, nie? Czyli to jest cały czas ten legalizm. Coś za coś. Tylko, że nawet w tamtym przymierzu, to co wam czytałem na początku Jozuego, on dowiózł wszystko. Spełniły się wszystkie obietnice. Każda dobra obietnica się spełniła. A my mamy lepsze przymierze. Mamy lepsze obietnice. Łaskę mamy. Poniżenie. Ewangelia Łukasza 1:52. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Przecież to czujesz się poniżony. Popatrz na to słowo. Popatrz, no. Wywyższył poniżonych. Drugi. Ewangelia Jana 12:32. Zobaczcie, bo to też warto chwilę rozszerzyć. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Skąd? Z dołu do góry. Z poniżenia do wywyższenia. Do wywyższenia. Gdy ja będę wywyższony, wszystkich do siebie pociągnę. Do wywyższenia. Jesteś zjednoczony z Bogiem. Nie można patrzeć na to, wiecie, z ludzkiej perspektywy. Tam szary żuczek, gównojad jestem, nie? Bo mi się nie udało 150 razy w życiu, tak? Może im się udaje, ale mi się nie udaje. Ale obietnica, te obietnice wszystkie, które wam przytaczam, one nie są
o tych, co im się udaje, tylko one są dla każdego z nas i każdy z nas w każdej sekundzie może zmienić swoje położenie poprzez to, że zacznie wierzyć w to słowo na nowo. Bo wiele osób, jak rozmawiam, przyzwyczaiło się, ale sukces finansowy jest poza moim zasięgiem. Ja nie mam do tego kompetencji, ja nie mam tego. Nigdy nie zarabiałam i nadal nie zarabiam. Ja nie umiem tego. Mówię, okej, po prostu ty się z tym czymś identyfikujesz, a nie z żadną obietnicą Bożą, która jest na twój temat. To ci wystarcza w jakiś sposób. Weszłaś sobie w syndrom ofiary tutaj i mówisz, jak ci idzie. Tylko to nie ma nic wspólnego z obietnicami, to nie ma nic wspólnego z przymierzem, które masz z Bogiem. Nie ma nic wspólnego. Zresztą zaraz o tym chwilę powiem. Ale wracając do tego poniżenia, tak? Dlaczego? Ja tak rzadko słyszę, że ludzie czytają pieśń nad pieśniami. I się oglądają w pieśni nad pieśniami. Raczej się oglądają w trudnych okolicznościach swojego życia, w doświadczeniach, które mają. Od tego zaczynają. A tak rzadko słyszę, jak ludzie mówią w ogóle, żebym na przykład słyszał, że ktoś, nie wiem, dzisiaj, wczoraj przejrzał się w pieśni nad pieśniami i on mi w ogóle z tej perspektywy opowiada o sobie. Wstyd. Izajasza 54:4. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia. I nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhambiona. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Każde z tych zdań, które przytaczam, a ja przeczytam jakieś wybrane, są w stanie zmienić całkowicie twoje myślenie, nie? Widzicie to? Położenie, wszystko. I teraz właśnie o to chodzi z tą mocą Bożą. Właśnie to ja też często o tym mówię, bo moc Boża została sprowadzona, to co powiedział dzisiaj Artur, tylko i wyłącznie do uzdrowień. Że moc Boża to jest, ktoś był chory, jest zdrowy. Ale to, że ktoś był w ogóle w ciemnej, nie powiem czym, i nagle w ogóle przeskoczył, to nie. To, że nie widziałeś, a widzisz, to nie. To już nie jest moc Boża. Moc Boża tylko kostka uzdrowiona. I moc spływa na to, kiedy my na to patrzymy. No, tak to działa, bo inaczej to jest naprawdę. To są krzyżacy, czytamy. Ludzie naprawdę faktów historycznych szukają, zastanawiają się, pytają się. Ja na ulicy z ludźmi rozmawiam, oni Biblię czytają. Pytają o Midianitów, o tych, o tamtych, przenoszą sobie. To jest ciekawe dla mnie. Mówię, człowieku, mówię, Jezus za ciebie umarł, Jezus za ciebie, wierzysz w to? No ale wiesz, ja nie wiem, do kogo należy Gaza. Jezus umarł za ciebie. A ja na przykład sobie pozaznaczałem, mam pozaznaczane w 6 miejscach, do kogo należy Gaza. I na pewno nie do Filistyńczyków. Ale właśnie po co zaznaczam? Bo właśnie jak kolejny raz podejdzie do mnie taki zawodnik, to szybko wezmę tą Biblię generalnie i ja mu szybko znajdę, bo nie pamiętam przecież na pamięć, gdzie to jest napisane. Wiem, do kogo należy, ale żeby mi udowodnił. Ostatnio mieliśmy człowieka, który wszedł i kłócił się, że w Biblii jest napisane, że pierwszym papieżem był święty Piotr. Nie? Ja mówię, proszę cię, posłuchaj, przyjdź za tydzień, jak będziemy, tak? Pokaż mi to, bo ja się ukorzę. Przez tydzień ci obiad postawię. Udowodnię, jestem pokorny człowiek. Przyjdź i mi to pokaż, nie? On tam w ogóle... Dlatego, ale też pod kątem takich sytuacji, dla tych z was, którzy głosicie Ewangelię, wiecie, jakie padają pytania, to warto w ogóle mieć te odpowiedzi. Warto sobie zaznaczać te rzeczy. Rzymian 9:33 jeszcze o wstydzie. Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. Kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Czytasz to i mówisz, dlaczego ja się wstydzę? Jakim prawem ja odczuwam wstyd? Ja się nie zgadzam na wstyd. Bo ja w Niego uwierzyłem. A jest zapisane, że każdy, kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Przeklinam teraz każdą myśl w mojej głowie, która jest związana ze wstydem. Staję na tym, kim jestem. A nie, wstydzę się. Niemoc, bezsilność. 2 Koryntian 12:9. W zasadzie to słowo to mogłoby pozamiatać wszystko. Czyli nie wiem, czy tak zatrzymujecie się na takich rzeczach. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Bo tak patrzyłem na to i mówię, a co tu dodać? I teraz wracam do tego na przykład. Ja wam pokazuję na przykład moje toki myślowe. Do tego wstępu, jakie ja mam przymierze. Że jestem w nowym przymierzu, opartym na łasce, nie?
ileś tam bodźców, które próbuje przekierować na przykład na inne myślenie. Ale tu jest, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. No, amen. No, i w zasadzie, co tu rozważać? Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości, tak? Dosyć masz. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Michała 7:7. Lecz ja będę wypatrywał Pana. Będę wyczekiwał mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. I tu jest to pytanie. Czy wyczekujesz wypełnienia obietnicy? To jest bardzo indywidualne pytanie. Czy właśnie jesteśmy tak pogodzeni z porażkami w niektórych sferach naszego życia? Czy wyczekujesz tego? Czy jesteś zdeterminowany w ogóle? Bo tu jest napisane, lecz ja będę wypatrywał Pana. Wszyscy mówią powódź, 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 powódź. A ty czytasz, że powodzie nie zaleją i mówisz, ja będę wypatrywał Pana. Ale uciekaj, ewakuuj się. Ale ja będę wypatrywał Pana. Przy powieści Salomona 10:24, to trochę a propos tego, co wam mówiłem wcześniej. To, czego żądają sprawiedliwi, Bóg im daje. Jeśli masz świadomość tego, jakie masz przymierze, jaka jest twoja pozycja w tym przymierzu, kim ty jesteś, jeśli ty to zgłębiasz, przeżywasz to, to ty o to nie prosisz. Żądasz. Żądasz od całej rzeczywistości wokół. Egzekwujesz. Jak diabeł ma coś twojego, to musi ci oddać. To się przed tym nie uginasz. Żądasz. Tak? Jeśli jest jakaś część Bożego przymierza, która się nie wypełnia. Posłuchaj, teraz jest ważne. I nawet popełniłeś błąd. To żądasz, żeby Bóg zrobił swoje, bo jest napisane, choć ty nie dochowasz wiary, On będzie wierny. Ile razy mnie to podnosiło w ogóle? A co miałem, usiąść? Pomyliłem się. Katastrofa teraz. Ja się pomyliłem. Ale nie jestem w Starym Przymierzu. Nowe Przymierze, lepsze obietnice. Ty zrobisz swoje. Teraz, bo teraz mi trzeba pupcie ratować. Habakuka 3:19. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże, jak nogi łań. I teraz i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Kroczenie po wyżynach to proroczy obraz wyżyn życiowych. Nie śmietników i nie ochłapów. Ale tu się często właśnie zatrzymuje, że ale mi wystarcza. Jestem usatysfakcjonowany tym, gdzie doszedłem w moim życiu z Panem. Często wy, czyli gdzie? Czyli gdzie? Że już 20 ci nie brakuje? Tylko 31 powiedzmy zostaje 100 zł. Tym, że 3 osoby przyprowadziłeś do Jezusa, tak? No bo inni wcale nie przyprowadzają, no tak. Ale jest napisane, pozwala mi kroczyć po wyżynach. Psalm 92:13. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Rozrośnie się jak cedr Libanu. Wiesz, jak wygląda cedr Libanu? Jak czytasz takie słowo, to fajnie by sobie było wygooglować cedr Libanu, nie? Żeby zobaczyć w ogóle, co Pan o mnie mówi. Jak ja wyrosnę. Jestem sprawiedliwy, to w ogóle to o mnie słowo, cedr Libanu. Czy ja jestem jakaś tam mała sosenka, czy ja jestem cedr Libanu? Objawienie Jana 92:13, przepraszam, objawienie Jana 3:8. Oto sprawiłem, że przed Tobą drzwi otwarte, które nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Zachowałeś moje słowo, jesteś w tym ukierunkowany. I teraz patrz, czy w ogóle my widzimy te drzwi, których nikt nie może zamknąć? Czy my w ogóle też wierzymy w te słowa? A ja Wam teraz to, co mówię, to Wam mówię na podstawie rozmów z wieloma osobami, duszpasterskich rozmów to nazwijmy. Okoliczności, które są. Ale nie stajemy ponad tym. Ktoś miał, nie wiem, odebrał jakiś proroczy jakiś kierunek, czy jakieś słowo dostał. Ktoś mu to jeszcze potwierdził. Zaczyna działać. Przychodzą pierwsze okoliczności i on się wycofuje. Dlaczego się wycofujesz? Bo przeszkoda jest? Bo są drzwi zamknięte? Ty je widzisz teraz, bo widzisz przeszkodę i myślisz, że są zamknięte. A co mówi słowo? Masz otwarte te drzwi, czy nie masz otwartych tych drzwi? Idziesz?
czy nie idziesz? I tu się okazuje, że często ludzie nie chcą żyć z wiary, tylko chcą żyć w oglądaniu. Jak już teraz zacznę i wiem, że za półtora roku będę teraz szedł, tylko w ogóle, naprawdę, to jest coś takiego, że masa ludzi chce żyć w pewnym sensie jak tacy emeryci duchowi w ogóle. Każde wyzwanie, każda nowa rzecz to jest jakiś problem, w kategoriach problemu. Że coś się staje po drodze, to o Boże, tak miało być, muszę nasapać. To, ale to rozwiniesz się, coś w sobie nowego zrobisz. Jakoś zobaczysz, nie wiem, że masz w ogóle jakieś obrotowy, kopnięcie masz mocniejsze, cokolwiek. No czegoś nie wiedziałeś, bo nie musiałeś tych drzwi wyważyć wcześniej, nie? Jakiś tam tego zamka, cokolwiek. Inna postawa. Jeszcze nie mam na to wpływu. To nie zależy ode mnie. Ja czytam w 5 Mojżeszowie 28:13. To mi się wbiło ode mnie dawno, już przy pierwszym czytaniu Biblii. I uczynił cię Pan głową, a nie ogonem. Mhm. Ja weź, zdesz to z tym, ale ja nie mam na to wpływu. Nie masz? To kto jest głową? Kto jest głową w tej sytuacji? My się sami wycofujemy, my sami oddajemy pole przez takie coś. No ale wiesz, to jest to czy to, to jest tamto. Urosły okoliczności. Duże są, tak? Zrobiły na tobie wrażenie. A słowo nie zrobiło wrażenia. Bo to takie jedno zdanie tylko, nie? Gdzieś tam napisane. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem. Mamy moc sprawczą. Chociaż przez nasze właśnie doświadczenia często wydaje nam się, że nie ma. Że ich nie mamy. Słuchajcie, ja sobie to kiedyś rozważałem, zresztą mówiłem też na ten temat, że a propos władzy absolutnej, tam są takie dwie instytucje wpisane, zresztą ze starego żydowskiego, Szaliach i Dajan. Szaliach to jest pełnomocnik, taki w ogóle z maksymalnym zakresem uprawnień Jezusa tutaj na ziemi, a Dajan to sędzia. I obie mamy, ma każdy z nas. Słuchajcie, to, że my robimy tylko jakieś rzeczy częściowo, znaczy, że my to słowo przeżywamy częściowo. Bo my tak naprawdę również w tym aspekcie musimy wzrastać, rozumieć naszą wiarę, rozumieć naszą władzę, rozumieć naszą pozycję, wchodzić w to coraz bardziej. Ale to trzeba to oglądać znowu, bo to jest te 50 bitów, wiecie. To samo nie wyświetli się. Jak będziemy się bać, to będziemy widzieli wszystkie sytuacje. Tu policja stoi, tam wypadek, tam tu nie wiem, coś będzie spadało, tu konar drzewa leci, bo teraz wiatr duży czy coś. Nie będziesz widział tego, że ty masz władzę w ogóle nad tym, żeby jakąś tam sytuację życiową pokonać. Niechęć, brak motywacji. Izajasza 58:11. I Pan będzie cię stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Przekieruj oczy na te słowa. Przekieruj, pooglądaj się z tym, pochodź z tym, proszę was. To naprawdę, to ja dzisiaj wypisałem tylko jakieś przykłady, bo ja wam powiem szczerze, jak ja bym nie żył w ten sposób, to jak? To jak żyć, premierze? Jak funkcjonować? To jest przecież na czym my się opieramy? Na czym my stajemy w końcu? Przecież wierzymy w to, co niewidzialne, nie? A nie jesteśmy świrami, którzy w ogóle nafutrowali się jakimiś prochami i żyją. Nie, ja po prostu, wiecie, to jest racjonalne, co my robimy. Ja mam słowo i ja po prostu patrzę, to jest prawda o mnie. Pan mnie stale prowadzi, nasyca moją duszę, nawet na pustkowiach i sprawił, że wszystkie moje członki odzyskują swoją siłę. Natychmiastowa regeneracja, jeśli jestem w takiej potrzebie, tak? Nawodniony ogród, źródło, które nie wysycha. Muszę to chcieć zobaczyć. W wyobraźni najpierw. Oczywiście problem braku motywacji to jest szeroki problem, ale chodzi o to, żeby złapać właściwą perspektywę. Ale ja tak mam. Ile razy ja słyszę coś na zasadzie, tylko nie powiedziane może wprost tak, ale starych drzew się nie przesadza. W kościele to słyszę, bo ja tak mam. Ale może prawda jest trochę inna, może jeszcze czegoś nie odkryłeś na swój temat, albo nie chcesz. Bo to jest właśnie ten temat, że część osób po prostu nie chce. Nie chce odkryć. Przemęczenie. Ewangelia Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie, odpocznienie. I to jest znowu to, czy w to jeszcze wierzysz?
Czy masz tak bogate doświadczenia swoich porażek, że to tak naprawdę jest martwa litera, tak? To wiele z tych słów trzeba się zastanowić. Czy ja w to wierzę? Czy ja się ukierunkowałem na to? Czy to jestem ja? Wiecie, ja tak żyję. Smutek. Psalm 97:11. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Ewangelia Jana 16:20. A smutek wasz w radość się zamieni. Kochani, musimy patrzeć na to. Musimy, naprawdę, to jest... Ja naprawdę, jak zapytałem was na początku, mi nie chodzi o to, żeby teraz czytać, żeby się pokazać, że ja czytam, nie? Dlatego też jestem mega zadowolony z tego, co powiedzieliście, bo to... Musisz mieć swoją instrukcję do tej książki. Musisz wiedzieć, po co w nią zaglądasz. Musisz wiedzieć, co chcesz w niej znaleźć. Jak to ma ubogacić twoje życie. Jak to ma zmienić twoje życie. Jak to ma cię popchnąć dalej. Jak to cię ma rozwinąć. Co to ma zrobić. Tego tam szukać. Bieda. Filipian 4:19. To właśnie, taka, zobaczcie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Kiedy napierała na ciebie bieda, zatrzymałeś się na tym słowie? Czy zatrzymałeś? A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Albo drugie. Ewangelia Jana 10:10. Złodziej przychodzi po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie, aby owce miały życie i obfitowały. Obfitowały. Jezus przypowiedział, że przyszedł po to, aby każdy z nas obfitował. A że jest napisane, że 2000 lat temu wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności, zostało nam dane w Chrystusie Jezusie, więc On zaspokoił wszelką naszą potrzebę. To znaczy, że my, jeśli sytuacja jest inna, to my teraz gdzieś zbłądziliśmy. Czegoś nie widzimy. I teraz trzeba przede wszystkim zmienić perspektywę. Zaspokoił wszelką naszą potrzebę. I przyszedł po to, abyśmy obfitowali. Obfitowali, obfitować dąży do nieskończoności. To tylko granice człowiek jest w stanie pokazać, do jakiego stopnia on wierzy. I czego on w życiu chce i jak on chce to życie przeżyć. Dlatego to jest pytanie, czy chcesz obfitować? Ja czasami tak mówię do ludzi. A mam wrażenie, że ktoś na mnie patrzy i mówi, ty, stary, wiesz, czym ja się zmagam? Ja mówię, ale ja cię pytam, czy ty chcesz obfitować? I tu już widać, że jest totalny rozjazd. Że tak jak ja bym był odklejony, nie? Tylko pytanie, który z nas jest odklejony? Porażka. Ci, którzy obawiają się porażki w ogóle. Porażka. Bezpiecznie tutaj mam swoją przystań. Całe życie tutaj żyłem, tak wiesz, to w ogóle tam nie ma się co wychylać. Przypowieści Salomona 3:23. Bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Twoja noga nie potknie się. Proklamujesz to, jak zaczynasz coś nowego, coś robić? Bezpiecznie będę chodzić moją drogą. Moja noga się nie potknie. Nie potknie się moja noga. 5 Mojżeszowa 20:80. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana wzywane jest u ciebie i będą się ciebie bać. Ty się boisz? A tu jest napisane, że ciebie się będą bać. Zmiana perspektywy. Ciebie się będą bać. Przecież to jest obietnica. Ujrzą wszystkie. Zobaczcie, to się trzeba zatrzymać. Wszystkie to wszystkie. To nie jest tak, że wszystkie gdzieś, a te wokół ciebie to nie. Wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest zwane u ciebie i będą się ciebie bać. Te wszystkie ludy się będą ciebie bać. Pod warunkiem, że w to uwierzysz. Że się nie wycofasz z tego w ogóle, bo to jest nam dane. I Jeremiasza 39:18. Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jak zdobycz. Bo co? Bo mi zaufałeś, mówi Pan. Kochani, przykładów więcej nie wypisałem, ale bo moglibyśmy, obietnic jest bardzo dużo. Za każdym razem, jak czytam sobie dalej Biblię, znajduję jeszcze jakieś obietnice do tych, które już znalazłem. Coś mi się poszerza, coś mnie buduje, ale ja po prostu podchodzę do tego bardzo praktycznie. Ja wychodzę silniejszy. Wychodzę ukierunkowany, wzmocniony. To jest jak przepływ życia. I ja się tego trzymam. Ja po prostu
łapię się tej obietnicy i mówię, przecież to ja na tym swoje życie buduję. To jest tak, jak Paweł mówił, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to po co to wszystko, nie? Jeśli obietnice Boże nie mają dla nas tak w Chrystusie Jezusie, każda obietnica, to po co to wszystko? Z tym was zostawiam. Amen.